mam oczekiwania co do tej fury. Mam nadzieję, że może nie tyle będzie się fajnie się prowadzić, czy tam jakoś super szybko jeździć. To jest klasa Muscle, tak na marginesie. Hustler, tak on się nazywa. Nie wiem, czy dobrze wymówiłem. Jak źle, to mnie poprawcie. No. Tak on wygląda. Właściwie mam tutaj fajne zawieszenie. Z przodu, jak skręcamy, to nawet coś tam nam się chyba animuje. Nie, jednak nie. Ale jakieś tam sprężyny, jakieś tam amortyzatory są, sprężyny na tych amortyzatorach i chyba nam się to animuje podczas jazdy, no bo to akurat w GTA 5 działa. Mam nadzieję, że tego muscle cara będzie można fajnie stunigować z wyglądu. Niestety, z tego co patrzyłem, nie ma żadnych opcji do tuningu ubenego w garażu, więc niestety nie będzie można go stunigować ubenego. Przydałoby się parę furek stunigować ubenego, no a tutaj taka niespodzianka, niestety takich opcji nie ma. Abym się właśnie spodziewał, że Benny jakieś cuda z nim wyczaruje. Tutaj nie. Co do prowadzenia, mogę się tak krótko wypowiedzieć, że jest bardzo ciężki i nie jest to na pewno auto, z którego będziecie zadowoleni w prowadzeniu. Jest trudne. Nie jest to szybkie auto. Nie brzmi fantastycznie. Ale jeśli zwrócicie uwagę na przód, zobaczcie co my tu mamy. Mamy odkryty, chyba będziemy mieli cały odkryty silnik. Być może w warsztacie tuningowym będzie można ściągnąć całkowicie przednią maskę. Jeśli nie w warsztacie tuningowym, to będzie można ją oderwać normalnie, po prostu trochę tam niszcząc samochód, prawda? Co może być ciekawe i ciekawie może to wyglądać. No mam nadzieję, że po tuningu będzie można coś usunąć z tego auta i zrobić z niego jakiegoś tam jakiś tam samochód w stylu Rad Style, powiedzmy, nie? Cyk. I prosto w auto. Standardowo. Standardowo jak to w GTA. Ale patrzcie, wow! Czy wy to widzieliście? Samochód na chwilę przewrócił się. Nie wiem, czy uda mi się go jeszcze odwrócić, ale przewrócił się i było widać super, super spód. Był tam cały układ wydechowy. Spróbuję go jakoś wywrócić jeszcze. Cały układ wydechowy był tam widoczny i... Kurczę, nie wiem jak go wywrócić teraz. Tak czy inaczej, cały układ wydechowy był tam widoczny i całkiem sporo szczegółów. Tutaj naprawdę sporo w tym aucie jest widoczne na zewnątrz. Tylko musimy najpierw wywrócić ten samochód na dach, żeby coś było widać na zewnątrz. No ale dobrze już, koniec marudzenia. Chodźmy do warsztatu Benego, zobaczmy co uda nam się z nim zrobić. Coś, sorry, nie Benego, powiedziałem Benego, chodziło mi o Lasados Customs. Nie o... Dobrze, powiedziałem Lasados Customs. No. Wiecie o co chodzi, do tunela, no i tuningujemy. Także... Tak niewiele nam to dało, pancerz, okej. Okay. Zderzaki, no i patrzymy. Możemy sobie usunąć, dać taki zardzewiały, no oszalałeś, nie, usuwamy to. Tylny zderzak, może dać zardzewiały, usuwamy całkowicie silnik. Okej, możemy znacznie ulepszyć moc. Patrzcie na to, wow, wow, dobra, krótki osiet. Ej, słuchajcie, to wygląda zupełnie jak w Need for Speed Payback. Co? Kurde, ewidentnie to jest samochód z Need for Speed Payback. Takie same opcje tuningowe tam mieliśmy. Masakra. No dobra, chodźmy dalej. Grille. Oh yeah. Oh yeah. To jest to. Zobaczcie na poziom tych szczegółów. W Need for Speedzie Paybacku nie mamy obracającego się rozrządu. Nie wiem. W jednym samochodzie już tak było, ale ewidentnie układ tego rozrządu przypomina kutasa. No, nie ma opcji. Kurde, nie wmówicie mi, że jest inaczej. Jak sobie spojrzycie, zobaczcie, jest myszka. Tak, tutaj mamy jedno jajko, tutaj mamy drugie jajko i tu takie kutasisko. No, nie ma opcji, tak jest. Nie to, że mam złe skojarzenia, tak po prostu jest, no. Shit, co to ma być? Masakra! Wygląda to nieźle. Naprawdę ten samochód ma sporo szczegółów. To trzeba mu przyznać. Reflektory, tak? Jako bestia się z tego robi. Możemy dać neony. Czy tu pasują neony? Kurde, ciężko powiedzieć. Chyba nie. Oznaczenie. Śnieżny potwór. Możemy zrobić z niego śnieżnego potwora. Tak jakby. Chociaż to jest słony pręt? Dochłok? Los Santos Customs, tutaj jakaś taka lekko zardzewiała wersja. A zobaczcie też nam ten silnik. Jezu, możemy naprawdę z tego zrobić takiego Rad Style'a, nie? Spoko.
Hustle time. Fioletowe płomienie. Cienkie paski i brak. Czyli cienkie paski to jest taka podstawa, jakbyśmy chcieli zrobić taki klasyczny tuning w tym aucie. Nie wiem, na co się zdecydować, ale usunięcie całej przedniej pokrywy to jest mega rzecz. Podoba mi się to bardzo. Ja bym zostawił coś takiego. Nie lubię za bardzo zardzewiałego stylu, bo lubię samochody czyste, ale... Nie wiem, po co tablicę instalowałem. Nieważne. Dobra. I teraz wybierzmy sobie jakiś kolorek. Może takie coś? Dodatkowy... Dajmy sobie... Może ciemny? To jest w ogóle... Co to jest? To jest... Wygląda jak zbiornik paliwa. Okej. Taki... Ja nie jestem ogólnie fanem rad stylów. Ten mi się podoba jakoś tak wyjątkowo, ale tak nie kojarzą mi się te samochody zbyt dobrze, wiecie? Takie trochę bezużyteczne. Znaczy no, wiadomo, tam jakiś styl tuningowy dodatkowy, nie? Zawsze jakiś tam wkład do motoryzacji. No ale jakoś tak to do mnie nie przemawia. Chodźmy dalej. Progi. Wow! Aha! Gdybyśmy mieli progi, to by się coś tam... Możemy usunąć panele boczne i błotniki, ale już to zrobiliśmy wcześniej, więc tego tu po prostu nie ma. No i obniżenie. Uwaga. No niewiele mamy tego obniżenia. Turbo. Koła. No te standardowe mi się nie podobają, nie są one jakieś tam wyjątkowe, więc tu zdecydowanie możemy zainstalować sobie jakieś inne. Kolor kół. Możemy sobie wymienić. Projekty. Okej, okay, to pasuje tutaj. Dym czarny. Ciekawe, czy będzie lepiej jeździł po tym tuningu. Limuzynowe. Dajmy lekko przydumione. I okej. Okay. I tyle. Mamy samochód tuningowany. Kurde. Ja pierdzielę. Zobaczmy sobie kamerę z kokpitu. I takie coś wystaje. No bardzo ciężko by było zobaczyć przechodnia, nie? Przez takie wystające coś na środku maski. Czy raczej na środku przodu samochodu, bo tu maski w tym aucie już nie mamy. Wow. O kurde, jaki wariat się zrobił z niego. No! To jak on ciśnie. Nie jest to oczywiście poziom... Ale kurde, patrzcie, 190... 200 km na godzinę ciśnie. Tyle co samochody super. Ładny jest, ładnie ciśnie, tylko kurde, on nie jest fajny w prowadzeniu, no. No dobra, ale zwróćmy uwagę na jedną fajną rzecz. Zobaczcie. Tutaj zawieszenie ładnie z przodu widać, jak sobie pracuje. Tak, wszystko elegancko, ładnie to widać. Nie? Spoko to wygląda. I jeśli uda mi się go wywrócić, tutaj chyba mamy jakąś skocznię. Spróbujmy go wywalić na dach. Ojej. Kurde, jak on ciśnie, zobaczcie. Wow! Jakie bączki możemy nim kroić. Jaki wariat! Nieźle! No wariat niezły, szaleniec. Okej, okay. Tutaj będziemy mieli skocznie. Trochę jest ciężki w prowadzeniu, ale też jest nadsterowny, co troszeczkę nawet pomaga. Dobra, spróbujmy. Zobaczcie. No weź się ustaw takie... Ach, ustabilizował się. Spróbujemy go wywrócić do góry kołami. Co on kuźwa zrobił? Jak on to zrobił? Ty, on tak wygląda, jakby był całkiem dobrym drifterem. Ho, 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 ty! Zobacz na niego! Jak on ciśnie ładnie. Jak on ładnie poleciał tutaj tym driftem. Wow! Trzeba go odpowiednio ustawić. Ja bym powiedział, że to są bardziej power slide niż drifty. Ale coś tam się dzieje, kurczę, z tym driftowaniem w tym aucie. Ciekawie to wygląda. On ma dużo, dużo mocy. Tak, takie bardziej power slajdziki. Ale można nim nieźle pocisnąć. Kontroli podczas tego driftu to mamy niewiele chyba. No może kwestia, wiecie, poćwiczenia tym autem, ale... Kurczę, jak na GTA to lata całkiem spoko. Co do dźwięku, no tutaj rewelacji nie ma, brzmi całkiem standardowo jak te muscle cary. Nie? Tak, nie ma tutaj rewelacji, po prostu sobie tak brzmi.
spróbujmy sobie jeszcze gdzieś tutaj pojeździć po mieście. No podejrzewam, że masakra. Często się nim mogę. Często gdzieś się nim tam rozbijam. Łatwo go wprowadzić w poślizg, bo jest nadsterowny i nie ma w ogóle w nim przyczepności, to trzeba przyznać. Ale też dosyć dobrze się rozpędza, naprawdę. To na plus. Chociaż ja wiem. Kurde, na pewno nie jest to dobry samochód do jazdy. To jest samochód na zloty, umówmy się, okej? Okay? To jest samochód, którym przyjedziesz na zlot i będziesz szpanował, że masz unikalne auto. Jest kilka samochodów, jeszcze raz styli w GTA, które można sobie nabić w GTA Online. Ten będzie jednym z nich i będzie jednym z ciekawszych, będzie super wyglądał. Na pewno osoby, które lubią tuningować, znajdą parę fajnych opcji w nim. O, widzieliście teraz mniej więcej pod spodem, co tam było. I też nie jest łatwo go wywrócić, to jest plus. Tutaj chyba będziemy mogli się spierniczyć z jakiegoś murka. Może uda się go wywalić. Spróbujmy. O. Nie? I tam... No skubany. Nie chce się wywrócić, pierdzielony. Jakiś taki ustabilizowany jest. Ale widzieliście, że sporo tam jest szczegółów. Większość samochodów w GTA to pod spodem ma tylko taką... jedną płytę, jakieś tam teksturki są nałożone i nic. A tutaj ewidentnie widać jakieś obiekty, tak? Dyferencjał, układ wydechowy. Fantastycznie to wygląda. Także naprawdę bardzo solidnie wykonane auto w GTA otrzymaliśmy od Rockstar. Jak dla mnie to zdecydowanie na plus. Co do przyspieszenia też nie jest tu źle. Prędkość maksymalna 190 km na godzinę, także całkiem nieźle, kurczę, trzeba przyznać. No, z tym prowadzeniem to jest tutaj słabo, no ale jak to samochody muscle w GTA, one prowadzą się tak, jak się prowadzą, co jest oczywiście też na plus, no bo muscle cary raczej do najlepiej prowadzących się samochodów na świecie nie należą, prawda? Ale poszaleć nim można, to zdecydowanie na plus, fajny samochód do zabawy, z wyglądu takie moje 8 na 10, bo fajnie można go przerobić, tak, w różnych stylach, niekoniecznie to musi być od razu rad style, ale możemy zrobić mu też tak jakieś ciekawe wydechy, możemy go zrobić w klasycznym stylu, jakoś tam przerobić, co zdecydowanie na plus. Piszcie, co o nim myślicie, zostawcie subskrypcje, lajki, dzwonki, co tam chcecie, jeśli oczywiście podobał się ten filmik. I zapraszam na kolejne. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.